Cześć, witajcie, z tej strony Wacha, a przed Wami prezentacja oraz w jakim stopniu recenzja pewnej gry niezależnej. O Hammerwatch słyszałem już jakiś czas temu, ale dopiero niedawno zabrałem się do kupna i przetestowania tej produkcji. Szczerze mówiąc, nawet nie spodziewałem się, że ten tytuł może być tak niesamowicie wciągający. Ale może najpierw zacznijmy od tego, czym w ogóle jest ta gra. Hammerwatch to dzieło właściwie dwóch osób. Stworzyli oni coś nawiązującego do tradycyjnych dungeon crawlerów, czyli gier polegających na przeszukiwaniu lochów i podziemi, a jednocześnie posiadającego elementy gier z gatunku hack and slash, takich jak Diablo czy też Path of Exile. Rozgrywka polega na eksploracji sporego zamczyska oraz odnalezieniu i zabiciu złego smoka. Tak naprawdę to przedstawiłem Wam już teraz całą fabułę tego tytułu, ale według mnie nie jest to żaden minus, gdyż rozbudowana historia nie jest tu po prostu potrzebna. Ponadto w Hammerwatch znajduje się również dodatkowa kampania, w której już istnieje jakaś tam fabuła. Gra oferuje nam kilka klas postaci, no i jest to paladyn, czyli typowy wojownik walczący w zwarciu, czarodziej posiadający zaklęcia zadające obrażenia na sporym obszarze, łucznik, coś w stylu czarnoksiężnika, złodziej czy też skrytobójca zadający bardzo dużo obrażenia, jednak mający mało zdrowia oraz kapłan. Po wybraniu klasy postaci rozpoczynamy rozgrywkę i wchodzimy do świata pełnego przeróżnych potworów. Zmierzymy się tutaj z wielkimi robakami, szkieletami, czy nawet magicznymi posągami, które będą do nas strzelać pociskami. Oczywiście przyjdzie nam również stanąć do walki przeciwko bossom, z którymi pojedynki są już dużo trudniejsze. Ponadto często spotkamy coś w rodzaju respawnów, czy też miejsc produkcji danego przeciwnika, czyli na przykład jest to krypta, z której non-stop wychodzą szkielety, dopóki jej po prostu nie zniszczymy. Oczywiście gra nie polega na samej walce i mamy tutaj do wykonania jeszcze inne rzeczy. Przede wszystkim jest tu szukanie i zbieranie kluczy, które pozwolą nam otwierać kolejne pomieszczenia. Warto również powiedzieć, że w Hammerwatch znajduje się cała masa ukrytych pokoi czy też przejść, więc warto tutaj szukać różnorakich przycisków, przełączników itd. Cały zamek jest podzielony na 12 poziomów, a przejście jednego takiego poziomu może trwać jakąś godzinę czy nawet dwie. Rozwój postaci w Hammerwatch jest bardzo prosty, gdyż w grze nie znajdziemy perków, atrybutów, poziomów czy też ekwipunku. Aby ulepszyć naszą postać, musimy odnaleźć sprzedawców, u których możemy kupić różnorakie dodatki. Dla przykładu, paladyn może sobie wykupić combo, dzięki któremu po zabiciu określonej liczby przeciwników będzie strzelał dookoła magicznymi pociskami. Złoto znajdujemy po prostu na ziemi lub w beczkach. Jeśli chodzi o beczki, to trzeba z nimi uważać, gdyż czasami zamiast kosztowności znajdziemy w nich bombę. Hammerwatch posiada tryb kooperacyjny, umożliwiający rozgrywkę przez internet albo przy jednym komputerze. Oczywiście zabawa w kilka osób jest dużo ciekawsza. Ponadto w grze znajduje się rozbudowany edytor, pozwalający tworzyć nowe mapy czy nawet całe kampanie. Trudno mi się tutaj do czegoś przyczepić. Grafika, wiadomo, jest utrzymana w starym stylu, ale nie odstrasza i jest po prostu przyjemna. Jedyne co twórcy mogliby poprawić, to sztuczna inteligencja naszych przeciwników, gdyż zdarza im się zaciąć na przykład jakieś beczce czy też ścianie. Na koniec powiem, że Hammerwatch to według mnie naprawdę dobry i niesamowicie wciągający tytuł. Jednak raczej nie jest on przeznaczony dla każdego. Jeśli lubicie rozgrywkę utrzymaną właśnie w takim starym klimacie sprzed kilkunastu lat, no to jak najbardziej polecam Wam tą produkcję. W przeciwnym razie lepiej sobie odpuśćcie. To by było na tyle. Oczywiście zapraszam Was do komentowania oraz oceniania tego materiału, a także przedstawionej gry. Do usłyszenia, cześć!